Czołem kapitanowie, Szparagus z tej strony. Słuchajcie, witam was w kolejnej bitwie. Dzisiaj kolega Aleksy 49 ode mnie z klanu, z Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej jest sponsorem. Razem z Valatornem i z Hołkiem grali na mapce Śpiący Olbrzym przy trybie Dominacja. Jest to jedna z nowszych map, jakie się pojawiły w World of Warships. Ci, którzy grali w bitwy klanowe, na pewno tą mapę będą świetnie znali, ponieważ ta mapa się na tych bitwach pojawia. Ja sobie nie przypominam, słuchajcie, abym bitwę z taką ilością damage'u na krążowniku pokazywał wam u siebie na kanale. Mianowicie jest to wynik numer 28 w momencie, gdy ten film nagrywam, a nagrywam go 28 marca. Jest to wynik numer 28 na serwerze europejskim, jeśli chodzi o ilość zrobionego damage'u, i wydaje mi się, że będzie się podczas tej bitwy działo. Oj, będzie się działo. Dlaczego? Dlatego, że no, wynik będzie imponujący wręcz. Bardzo daleko mi osobiście do takiego wyniku. No i miejmy nadzieję, że również tutaj sytuacje jakieś ciekawe się podczas tej bitwy pojawią. Ja tej bitwy przed nagraniem powtórki nie miałem okazji oglądać. Zobaczcie, pojawiają się niszczyciele w odległości około 10 km od ZAO. Dla niszczycieli to jest zabójstwo. Ten okręt ma tak niesamowicie celny, działa, on jest w zasadzie od samego początku dostępny w grze. Wielokrotnie dostawał różnego rodzaju nerfy. Między innymi została mu obcięta pula damage'u, gdzieś pula punktów, przepraszam, wytrzymałości, gdzieś o około 4000. Jeszcze tam były inne sytuacje. No, mechanika gry się zmieniła, można było kiedyś z ZAO postrzelać na przykład do pancerników z niewidzki, w tej chwili tego zrobić już nie można. Do tego okręt ma dość grywalne torpedy, powiem szczerze. Zasięg tylko 8 km, ale prędkość tych torped jest niesamowita. One to są chyba najszybsze torpedy w grze. Bazowo mają 76 węzłów, więc uniknąć takich torped jest naprawdę bardzo, bardzo trudno. ZAO jest jednocześnie o tyle mocne, że oprócz tego, że ma bardzo celne działa, skupienie tych pocisków jest niesamowite, to jeszcze z ogromną łatwością, słuchajcie, podpala inne okręty. Perkula, szansa na podpalenie, taka bazowa, jest 17%. Do tego, jeżeli chodzi o kapitana, zrobimy sobie umiejętność ekspert w wyburzaniu, która podnosi o 2%, o 2 albo o 3% tą szansę na podpałkę, i do tego jeszcze możemy dodatkowe 2% wyciągnąć z flagi, także spokojnie, nie ma problemu, żeby zrobić ponad 20% szansy na podpałkę Perkula. A przypomnę, że okręt dysponuje 12 aż działami 203 mm. Ich szybkostrzelność nie jest zbyt duża, bo to jest jeden z wolniej strzelających krążowników tier 10 w grze, natomiast no, siła ognia tego okrętu jest niesamowita. Ja mam wrażenie, że gdyby on miał reload, nie wiem, 10-sekundowy, no to byłby naprawdę, wydaje mi się, chyba można by było powiedzieć OP albo przegięty. Jest dobrze, jak jest dobrze. Ostatnio, jak streamowałem, dotarły do mnie informacje od was, moi drodzy widzowie, że WG planuje coś robić z pancerzem tego ZAO, nie wiem w jakim kierunku. Ogólnie ten pancerz w tym okręcie bywa taki, nazwałbym to trollowski. Potrafi w sytuacjach, gdzie jesteśmy, nie wiem, czasami jakoś bardzo blisko i tak dalej, robić cuda i odbijać salwy przeciwnika. Zwłaszcza mówię o pancernikach, w sposób niesamowity. A czasami jest tak, że robicie jakiś nawrót, gdzieś tam przeciwnik strzeli, dostaniecie jedną albo dwie cytadele i wtedy nie jest już tak różowo. A nie jest tak różowo, ponieważ ten krążownik ma najmniejszą chyba pulę punktów wytrzymałości. Nie pamiętam, jaką ma Minotaur, ale on ma jedną z mniejszych puli punktów wytrzymałości, jeśli chodzi o inne krążowniki. Tu jest mniej więcej pula wytrzymałości taka jak na Atago, no co pokazuje, moi drodzy, jak ona jest niska, ponieważ Atago też ma tam około 40 000 punktów puli wytrzymałości, więc nie wygląda to
zbyt dobrze, jeżeli porównamy to na przykład do Des Moines, który ma ponad 50, na przykład do Hindenburga, Moskwy i tak dalej, i tak dalej. Więc pod tym kątem jeszcze w międzyczasie, tak jak wspomniałem, dostał okręt nerfa, bo miał tam ponad 44 tysiące tych punktów wytrzymałości. No i niestety wygląda to tak, a nie inaczej. Widzę, że po prawej stronie jest taki tirpitz na dobicie, ale on ma albo pożar, albo zalanie, chociaż teraz chyba się naprawił. Na tym dystansie tirpitz może zrobić dużą krzywdę, ale niestety kolega na tym tirpicu nie trafił i teraz sytuacja bardzo niebezpieczna, słuchajcie. Chyba będzie jedna torpeda przyjęta. Nie, udało się to na szczęście wymanewrować. W mojej ocenie, słuchajcie, Zao lepiej grać troszeczkę na dystansie, ponieważ jeżeli zdarzy się wam taka sytuacja, że będziecie próbowali iść na wymianę z pancernikiem gdzieś tam na dystansie poniżej 12 km, no to Zao traci swoją przewagę. To, że te działa są bardzo celne, owszem, nadal działa, natomiast wówczas już przeciwnik może was w bardzo łatwy sposób tutaj spacyfikować. No i nie jest to, szczerze powiem, najszczęśliwsze rozwiązanie. Jednak, zwłaszcza w początkowej fazie bitwy, najlepiej klepać przeciwników na dystansie, ponieważ skupienie tych dział i ich mały rozrzut powoduje, że zadajecie naprawdę potężne obrażenia z obeków. Obeki mają bardzo dobrą penetrację. Wcześniej pewnie w trakcie tej bitwy widzieliście salwy po 6, prawie po 7 tysięcy z haeków. Oczywiście takie salwy wpadają zazwyczaj na początku bitwy, ponieważ wówczas infrastruktura okrętów, w którą strzelacie, jest nieuszkodzona. Ich pula punktów wytrzymałości nie jest tak jakby, powiedzmy, wyczerpana tych modułów, które się znajdują na pokładzie okrętu i wówczas te obrażenia, te salwy wpadają znacznie większe. Więc tak to mniej więcej wygląda. Bardzo łatwo jest pognębić na przykład Des Moines na dużym dystansie, ponieważ pociski z Des Moines lecą taką dużą parabolą i on ma zazwyczaj problem, żeby was trafić, zwłaszcza jeżeli manewrujecie. Natomiast wy nie macie absolutnie żadnego problemu. Ja powiem tak, nie ma problemu, żeby trafić jeden z najszybszych okrętów w grze, jakim jest Chabarowsk Zao na dystansie 15 nawet kilometrów. Warunek jest oczywiście taki, że ten niszczyciel nie będzie zbyt ostro manewrował. Wiadomo, jeżeli będzie manewrował, to będzie wam utrudniał tutaj działanie. Natomiast no, trafianie niszczycieli na dystansie, zobaczcie, teraz jest tutaj, był gearing na 13 kilometrach, więc 13,5, nie ma problemu, żeby trafić. Owszem, na większym dystansie taki mniejszy cel jest zazwyczaj trafiany nie przez wszystkie pociski, ale widzieliście tutaj prawie za 7 tysięcy w początkowej fazie bitwy dostał Taszkent, więc można naprawdę niszczyciel, jeżeli podpływa do Zao, można eksterminować niszczyciele prawie na każdym dystansie. Przedział 10-15 km nie robi absolutnie żadnego problemu. Jeżeli ktoś podpływa niszczycielem do Zao i jest wyspotowany na 10 km, no to życzę mu powodzenia. To jest rodzaj pewien, powiedzmy sobie, samobójstwa, ponieważ ta właśnie precyzja tych dział, ja myślę, że chyba najbardziej precyzyjne działa ma Zao w tej chwili spośród wszystkich okrętów w grze, na pewno spośród krążowników i jest to rzecz rewelacyjna. Podobną precyzję dział zresztą ma Chabarowsk, tylko on ma dużo mniejszy zasięg i tam mimo wszystko bardziej bazujemy na, powiedzmy, dużej prędkości tego okrętu i unikach, bo w zasadzie, żeby Chabarowskiem coś nagrać, to trzeba być cały czas widocznym, cały czas prowadzić ogień. Teraz zobaczcie, przeładowane są pociski przeciwpancerne. Ten run już kontuje, więc no, nie będzie tutaj go łatwo trafić. Teraz trzeba uważać, ponieważ może nam ostro przywalić z pocisków przeciwpancernych. Właśnie choć teraz mu polosowało Cytadelę. Zrobił świetny unik, przewidział to, że mogą być Zao wystrzelone torpedy, ale teraz będzie mógł spokojnie Aleksy go sobie poklepać, ponieważ zaliczył tak zwany plażing. Być może z drugiej burty jeszcze uda się odpalić torpedy. Teraz były strzały z pepeków. Run jest cały czas skontowany, więc chyba będzie trzeba przejść na haeki. No i teraz chyba będzie próba kolejnego, mam wrażenie, moi drodzy, torpedowania. Tu po prawej widzieliście
torpedy, te torpedy zgasły. Nie, jednak nie będzie torpedowania, ponieważ nie będzie ono potrzebne. Tu jeszcze arta dodatkowa działa. Tam ktoś cały czas wali z pepeków, ale to były strzały po nadbudówkach, które na szczęście nie uszczupliły aż nadto puli punktów wytrzymałości. Zobaczcie, już jest ponad 200 tysięcy obrażeń, a minęło raptem około 10 minut bitwy, więc jeszcze będzie można tu bardzo dużo damage'u naklepać. W międzyczasie, jak się rozwodziłem, dostał Aleksy medale, duży kaliber, wsparcie, tam jeszcze jest arsonista, tak? Także no widać, że tutaj wpływ na przebieg bitwy ma dosyć spory. Wielu przeciwnikom napsuł krwi, wielu przeciwnikom zadał dużo obrażeń. Teraz widzieliście salwę znowu za 8 pocisków trafionych, jeden pokruszony, tam było 8 penetracji z haeków i za 7 tysięcy ponad obrażeń w pancernik. Teraz Taszkent zaliczył plaging, myślę, że powinien dostać tutaj tą salwę, chociaż nie wiem, czy ona nie była zbyt blisko strzelona. Świetne teraz losowanie, słuchajcie, 9 hitów z pożarem w Taszkent, naprawdę rewelacyjne trafienie. Myślę, że ten Taszkent już jest na mega wielkim ogrysku. Tutaj ktoś strzelał torpedami, ale te torpedy jakieś, powiem szczerze, bardzo wolne. Zobaczcie, co zostało z Taszkenta po tej salwie, gdzie trafiło go tyle pocisków. I teraz będzie za chwilę salwa numer 2. Myślę, że ta salwa już tego Taszkenta skończy. Na tym dystansie nie ma problemu, żeby trafić niszczyciel. Jest to, co powiedziałem. Tym razem 4 hity, w tym 2 krytyki. Nie ma niestety zatopienia. No zobaczymy, czy zatopi go Hołek, czy zatopi go Aleksy. Tam jeszcze, zobaczcie, Hindenburg próbuje strzelać na... No na tym dystansie Hindenburg już może być niebezpieczny. Teraz jedno trafienie i trzeci frag na koncie Aleksego, przepraszam. No i tu już są krążowniki, dwa niemieckie, jest Hindenburg i jest, moi drodzy, Hiper. Szczególnie trzeba się obawiać Hindenburga, nie pokazywać, starać się mu nie pokazywać burty. Niestety widzę, że Aleksy nie ma już regeneracji punktów wytrzymałości, co niestety powoduje, że no, będzie trzeba naprawdę tutaj zagrać już bardziej asekuracyjnie, że się tak wyrażę. O, być może uda się jeszcze tego Hindenburga podpalić. A nie, poszły pepeki, więc jest szansa na cytadelę. Zobaczcie, Hindenburg ma 51900 pulę punktów wytrzymałości, teraz został za 8000. No i jak się porówna do tej szczupłej puli punktów wytrzymałości na Zao, no to tutaj punkty wytrzymałości Hindenburga czy choćby Des Moines wyglądają imponująco. O Moskwie już nie wspomnę. 3 cytadele, piękna salwa za 22 tysiące, więc nie tylko, jak widzicie, haeki, ale także pepeki są dość mocne na tym okręcie. Teraz kolejna salwa, tym razem z 9 luf, bo ta jedna nie złapała wieża kąta i zobaczymy, czy uda się ten okręt dokończyć. Jeszcze nie. Kolejny krytyk, kolejne 4 hity, już na ogrysku jest ten Hindenburg, ale pięknie go Aleksy wydoił. Zobaczcie, jak on tutaj manewruje. Za każdym razem po oddaniu salwy w przeciwnika próbuje łapać inny kąt, tak aby ten przeciwnik nie był w stanie mu zadać obrażeń. Teraz Hindenburg, widzę, włączył odzyskiwanie Hapsa, ale w tym momencie wpada Kraken, jest to 5. frag i już mamy 265 tysięcy obrażeń. Jestem ciekaw, ile jeszcze tutaj, koledze, uda się naklepać i czy tą bitwę tak naprawdę uda się wyciągnąć, bo to jest też istotne. Teraz 3 cytadele, słuchajcie, w Hipera, kolejne świetne losowanie. Ja się uśmiecham, bo to jest to, co powtarzam. Japończyki mają naprawdę bardzo mocne pociski HE, ale to nie znaczy, że nie powinniśmy żonglować amunicją, bo w korzystnych sytuacjach, jak widzieliście tutaj, dwie salwy, w obu były 3 cytadele, naprawdę warto tymi pepekami do przeciwnika postrzelać. Oczywiście, że Des Moines czy Hindenburg te pepeki mają lepsze i to nie ulega absolutnie jakiejkolwiek dyskusji, natomiast nie samymi haekami strzela się na japońskich krążownikach. Ja przypomnę tylko tyle, że ta magia haeków na japońskich krążownikach zaczyna się już od Furutaki, bo Furutaka to jest pierwszy japoński krążownik, mimo że jest na 5. tirze, to pamiętajcie, że on już ma działa 203 mm i on już potrafi krwi napsuć. Jest owszem dość słabo opancerzony, bardzo łatwo przyjmuje obrażenia od
pancerników, natomiast jeżeli chodzi o takie właśnie klepanie i podpalanie przeciwnika, no to jest okręt naprawdę pod tym kątem fantastyczny. Chyba jedyną jego wadą jest to, że trzeba się zbliżyć na 13,9 mniej więcej kilometra, tak aby do przeciwników strzelać, a to już jest dystans, który powoduje, moi drodzy, że łatwo od salwy pancernika, zwłaszcza jak nas tam rzuci na szóstki, siódemki, to łatwo jest zejść, przecież takie Nagato, czy tam Nowy Meksyk, albo Fuzo są w stanie Furutake w niekorzystnej sytuacji zdjąć na jedną salwę. Teraz znowu była salwa, jak widzicie, z Pepeków Amagiego. No myślę, że na tym dystansie jakichś wielkich szkód ta salwa raczej nie zrobi, właśnie o tym mówiłem, tym bardziej, że ona gdzieś tam w kierunku Rufy poszła, nie trafiła w środkowe kominy, tu w infrastrukturę, ale teraz już będziemy mogli poprawić z obeków. Jeżeli jeszcze by polosowało pożar, to byłoby fantastycznie, a my pomału zbliżamy się do 300 tysięcy obrażeń. No i jeszcze teraz salwa za 8 tysięcy, więc już tą pulę punktów 300 tysięcy żeśmy przeskoczyli. Teraz North Carolina dobija, że się tak wyrażę, Amagiego, bo już była mała pula punktów wytrzymałości. Nie udało się zrobić siódmego fraga, ale ja myślę, że jeżeli ktoś by chciał rozgrywać bitwy w World of Warships i uzyskiwałby takie wyniki, jakie uzyskuje dzisiaj w tej chwili Aleksy, no to powiem szczerze, że no myślę, że to by była taka sytuacja z gatunku prawie że niemożliwych, żeby każdą bitwę taką rozgrywać. Ja życzę oczywiście Wam takich bitew jak najwięcej. Ja zwróciłem uwagę na jedną taką prawidłowość, żeby zrobić dobry wynik, to musimy mieć też nie za mocną swoją drużynę i najlepiej, żeby niezbyt słaba była drużyna przeciwna, tak aby przeciwnicy jak najdłużej pożyli, tak abyśmy mogli ten damage wyklepać. Niestety coraz częściej ostatnio się trafiają takie bitwy, które się kończą dużo przed czasem i wtedy zrobienie takiego damage'u niestety możliwe nie jest. Teraz sobie świetną pozycję tu zajął Aleksy, zobaczcie, za wyspą, nie jest wyspotowany, więc się zatrzymał, będzie sobie klepał Gaskończyka, być może uda mu się jeszcze tutaj Toshimakaze delikatnie dziabnąć, wystrzelone torpedy, takie, które przewidują kierunek, w jakim Shimakaze może popłynąć i myślę, że za chwilę mamy koniec bitwy. No, w tej chwili zobaczcie, jeszcze tam Tashima się czai, ona chyba nie będzie próbowała wziąć KPC, ona sobie zdaje sprawę z tego, że tutaj jest Zao i że konfrontacja z Zao powoduje, że no niestety bez torped jest nie do wygrania najprawdopodobniej, mimo że to Zao ma tylko 7,5 tysiąca punktów wytrzymałości. W zasadzie bitwa jest rozstrzygnięta, został jeden okręt przeciwnikowi, przeciwnik musiałby skapować tutaj no przynajmniej ze dwie bazy, żeby tą bitwę wygrać, bo nawet skapowanie jednej bazy zbyt wiele nie da. Tashima przed chwilą Aleksego widziała, być może, oj, nie będzie można już oddać salwy, niestety schował się gracz na tym niszczycielu za wyspą, ale jak widzicie będzie próbował tego kapa przejąć. Teraz Aleksy nie płynie w taki sposób, aby ewentualnie dostać torpedami od Shimy, bo Shima będzie przewidywała, że kapitan Shimakaze będzie przewidywał prawdopodobnie, że tamtędy między tymi wyspami, tym wąskim przesmykiem wypłynie Zao, a to by była najkrótsza droga do tego, aby wrócić do portu. Bitwa jest wygrana, nie ma tutaj co już fisiować, jest 323 tysiące ponad obrażeń. Ja Aleksemu serdecznie gratuluję tej bitwy, fantastyczna. Mam nadzieję, że sam kiedyś będę mógł taką w okolicy 300 tysięcy obrażeń bitwę rozegrać. Jeszcze mi się nie zdarzyło, barierę 200 tysięcy obrażeń przekroczyłem, ale do 300 jest mi bardzo, bardzo daleko i za chwilę będziemy mogli zobaczyć podsumowanie tejże bitewki na ekranach podsumowujących.
No i mamy ekrany podsumowujące tą bitwę. 875 tysięcy srebra zarobione brutto z modyfikatorami, ponad 11 tysięcy srebrnych gwiazdek, ponad 2800 free expa, więc tutaj również te parametry fantastyczne. 323 tysiące obrażeń to jest rzecz jedna z najważniejszych, które udało się w tej bitwie osiągnąć. Do tego 7 fragów, to jest druga najważniejsza rzecz. No 6 cytadel, 23 pożary, więc rewelacyjnie. Przejęcie kapa, dwie ulokowane torpedy, nawet arta dodatkowa miała okazję postrzelać. Udało się zestrzelić jeden samolot, więc naprawdę bitwa, powiedziałbym, z gatunku kompletnych. 3686 punktów expa podstawowego. Zobaczcie, drugi gracz, który też przetrwał tą bitwę, miał raptem tylko 1741. Z przeciwnej drużynie, jak widzicie, dobrze zagrał Run i Z46. Jest to Mistrzostwo Świata. Gratuluję jeszcze raz. Rzadko się 3,5 tysiąca expa, naprawdę bardzo rzadko udaje się przekroczyć bazowego. Tu jeszcze macie, jak zostały pognębione okręty przeciwnika. Tu nie było jakiegoś dobijania. Jest 7 fragów, ale te fragi są naprawdę kompletne. Tu większość zaatakowanych przeciwników miała zabraną całą lub ponad połowę puli punktów wytrzymałości. I teraz przechodzimy do zarobków. Flaga Zulu daje plus 20% do zarobków z kątem premium. Zarobek netto mimo użycia konsumabli premium, na które było wydane, tutaj zobaczcie, 67,5 tysiąca srebra, zarobek netto wyniósł 626 tysięcy, więc ponad pół bańki, grubo, grubo ponad pół bańki, rewelacyjna bitwa. Moi drodzy, jeżeli chcecie oglądać takie bitwy, zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam na kolejne bitwy. Jeżeli macie jakąś ciekawą powtórkę i chcielibyście do mnie ją przesłać, jak najbardziej, szparagus1@gmail.com. Ja tylko przypomnę, że z racji na ilość otrzymywanych bitew od Was, niestety nie będę w stanie opublikować wszystkich i będę je wybierał wedle, powiedzmy, uznania, wedle tego, co w tych bitwach się tutaj dzieje. W najbliższym czasie jeszcze bitwy w okolicy 300 tysięcy damage'u na pewno będziecie mogli zobaczyć, bo takie powtórki od Was dostałem, no co świadczy o tym, że po prostu wymiatacie, no co to dużo mówić. Do usłyszenia!